Witam, Mateusz, Ercemaniacy Poznań. Słuchajcie, przepiękna pogoda. Zobaczcie, ile nas się dzisiaj zebrało. 17. edycja DGC przed nami. Ja oczywiście tradycyjnie przejdę się po modelach i pokażę wam. Jak nie, znaczy nie po modelach, a to mnie poprawiają. Na dzień dobry. Przedstawię wszystkie TRX-y w różnych karoseriach. Moje Pajero, to już pewnie znacie. To jest karoseria Karizmy, podwozie Axial 2. O, tutaj chłopacy odważni. O, tutaj mała awaria. Ale dostał wniesiony, tak, do góry. Przed chwileczką, słuchajcie. Niestety zwrotnica pękła. O, tutaj. Kolega tutaj tym modelem przyjechał też z daleka do nas. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, jest kilka osób z Poznania i nie tylko z Wielkopolski. Mamy tutaj dzisiaj kolegów z Lubina, mamy kolegę z Warszawy. Zobaczcie, jakie tam świerszczyki sobie czyta w czasie jazdy. O. Niektórzy będą wiedzieć, kto przyjechał nas odwiedzić. Po modelu poznają. O. O, tutaj zawarczało. Ten jaki wyplakowany, słuchajcie, jak nówka cewka. Okej. Okay. Amerykan dzisiaj, kolega jeździ, ma. Nie zdążył poskładać modelu. Tutaj stali bywalcy. Straż Graniczna. To jest RGT, tak? Dobrze pamiętam. RGT. Wiecie co, ja spróbuję tego Suzuki zestawić z moim Pajero. To zobaczycie, jak jest duży. Okej. Okay. Aha, no tak. Ekipa Pulcaru. Dobra. I my tradycyjnie schodzimy na OS. No i wystartowali. Modeli bardzo dużo. Chyba nie byliśmy w stanie dzisiaj policzyć ile. Na całej trasie. O. Są takie tabliczki. Od 1 do 10. Przodem modelu, słuchajcie. O, i one mają pieczątkę. Tu mamy taką karteczkę, trzeba zebrać 10 pieczątek. O, tam jest druga tabliczka. Trasa nasza malownicza. Bez żadnych liści. Słuchajcie, kolega ma do mnie pretensje, że za nisko jest wszędzie. Panie! Panie! Ale jak se, słuchaj, beczki zamontowałeś na dachu, to jest, słuchajcie, jedyne miejsce, gdzie może przejechać. O, ale też dotknął. No, widzisz? I co pan zrobi? Paliwa panu zabrakło? Nie, kurwa, most. Ej, nie. Będę musiał wypipkać. Ale była trasa specjalnie zrobiona pod TRX-a, tam kolegi. Ale wiesz co, może ma go niższego troszeczkę. I testowaliśmy, bo tu jest, o, tu zobacz, jak się ryja. No ale to przecież nigdy nie. Damy radę, słuchaj. No, tutaj też jest piecząteczka oczywiście. Tu już numer 8.
Ja tak troszeczkę od tyłu. Idę. Nasza trasa jest bardzo długa. Która strona, bo tam się zatkana? Tutaj na dół. Tutaj na dół. Tutaj, ten. Tu mamy mostek. Nie ma modeli. O! Tutaj jedzie. O, sobie przyczepił z przodu. Tam zebraliście karteczkę? Tam była tak. Tam z tyłu tam była. Tak, tak, okej. Co? Czekaj, jest Kuba. Dzisiaj jedzie, mówię, moim. Zaszczyt. Nie zdążył skręcić swojego modelu. Jak ci się podoba trasa? Dobrze, nie? Tam macie pieczęteczkę tam na końcu. Specjalnie ją tak trochę ukryłem. A kolega, słuchajcie, który przed chwileczką urwał zwrotnicę, tak? Połamałeś. A wyciągnął asa z samochodu. Nie, to kolega mnie wspomógł. Tak? I to obcy. Kolega od dziś. Aha, to trzeba podziękować bardzo. O. Zobaczył zapłakanego miłośnika tutaj. Bo ty z daleka przyjechałeś, nie? Tak, z Poznania. Aha, okej, to daleko. Dobra. Z jakiego jesteś miasta, bo my rozmawialiśmy? Mogilno, to jest Kujawsko-Pomorskim między Inowrocławiem a Gniezdem. Okej. Około 90 km, nie mówiłeś? No niecałe nawet. No, pierwszy raz, słuchajcie, oglądał nas tutaj, podglądał, jak się spotyka. Przez nas? No, przez te wszystkie transmisje. No to się cieszę bardzo. Oczywiście klasyka gatunku TRX. Ale świeży, jeszcze nic nie przerabiałeś w nim, nie? Nie, dwa tygodnie temu kupione. Aha. No to wiecie sami, co się zacznie dopiero, bo tutaj widzowie większość to zapaleni modelarze. To się, słuchaj, zaczną modyfikacje. Znaczy już. Ale widzę, że się serwo do wymiany. Okej. Okay. Znaczy wiesz co, no to właśnie cała ta zabawa polega na tym dubaniu przy modelu. A tutaj właśnie najazd kamerą jest na... A? O! Nie ma zderzaka. Nie masz zderzaka, masz trudniej. Przodem modelu, słuchajcie. Przodem modelu. No, prawie było. No, panie Macieju, ja nie mogę panu tego zaliczyć. Nie? O. No dobra, słuchaj, dotknął tam. Masz tutaj osłonę, dotknął. Pamiętajcie, że to jest zabawa. O, zobaczcie, jak w tej chwili Maciej. No. O, i piecząteczkę przyczepia i jest, jedziemy dalej. Dzięki za wywiad. O! Kolega Adam, wczoraj miałeś urodzinki. Cześć. Ja ci miałem. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Spóźnione. A niektórzy z osób, które siedzą na grupach, będą znały ten model, jest przepiękny. Kolegi z jakiego miasta był? Nie pamiętasz. Okej, ale wtrafił w dobre ręce. O, jest Soderski, fajne ma takie elemenciki, zobaczcie. Flaga Ameryki. O, będzie ci dobrze służył. Oby. To żeś sobie prezent zrobił. No, tak można powiedzieć. No tak. Adam przyjeżdża z synem Aleksem, od niedawna bawią się w RC. Bardzo mnie tutaj wspomagają. Też pomagali szykować tutaj tą trasę. Słuchajcie, tu jest wesoło. Jedź. Nie działa wyciągarka, jedź. Bo ustawiłem tabliczkę w takim miejscu, że jest naprawdę trudno tam dojechać. Można, słuchajcie, ominąć, jak nie chcecie czekać. Tutaj to miejsce jest. Ale jesteście ambitni. Ale no to zgłaszam reklamację, bo się ziłem znowu nie zmieściłem, musiałem kopać. A zobacz, jesteś kolejną osobą. Chyba przestanę to organizować, wiesz? Bo nie mam,
Nie mam wysokiego modelu, nie na żart oczywiście. Ale słuchaj, wiesz co? Całe trasy, powtórzę to drugi raz, całe trasy były przejechane TRX-em z normalnym, tym tradycyjnym Defenderem, z bagażnikiem na dachu. O, takim samym jak ty masz. Takim samym. I wiesz co, i to przeszło. Ale to okej. Okay. Zabawa. Gazu, gazu, gazu. Ja zaraz tu dam gazu i podlecę. O, ja jestem ciekaw, jak tutaj przejedziesz. Dobra. Tata, zobacz. Co się tutaj stało? Powiedz. No bo ja chciałem przejechać tutaj. Ale jakimś cudem mi się przewróciło, nic się przewróciło, tak tutaj. No. Damy radę. O, zobacz, tutaj kolega z Pomorza wyciągarką. No, zobacz. Uszy gotowe. I piękna akcja. Niedzielę brakuje. Co masz tam za regiel? To jest na aksie. Na aksie. No tam mocy nie brakuje. Ale je kołem. No. Jeszcze kawałeczek. Dobra. No. Jest. I dajemy. Dobra, poczekaj, nie, jak będzie dopiero na kołach, to wtedy dasz gazu, nie? Tu model Filipa, bo jest na rejestracji. Patrz, pójdzie. Dołki wykopałem, to będzie szybko. Piękna akcja. Pięknie. Teraz powoli gazu. I tak się bawimy. Aż wyjedziesz tutaj. No, powoli, 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 powoli. Koła tam, no, koła tam. Super. Okej, okay. Piękna. Piotrek, okay. Dałeś radę dojechać, czy nie? Dotknąłem, ale szybko poleciałem na dół. Aha, okej. Okay. Jeszcze raz. No to ja się cieszę, że... O, 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 o. O, było, było, dobra. Kołami. Wiecie co, tu była taka belka, ale widzę, że się odsypała. No było trudno, ma być trudno. Ponad 2 godzinki, zaliczone pierwszy raz OS. Wszyscy uśmiechnięci, pieczątki zaliczone, cukierki zjedzone. Tam jest Kuba, o, jeszcze kiwa. I niektórzy, kto się wybiera na drugie kółko? No, byliście. Słuchajcie, do zobaczenia następnym razem. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się, hej! Hej.